Całkowite wyeliminowanie, czyli pozbycie się malarbaksów, jest właściwie bardzo trudne. Natomiast możemy mieć wpływ na zmniejszenie ich widoczności, na zredukowanie ich. A w jaki sposób? Otóż należy przede wszystkim ograniczyć takie czynniki sprawcze, które je wywołują, czyli spożywać mniej alkoholu, a najlepiej odstawić alkohol, nie palić papierosów i nie wystawiać się na słońce. Unikać podawania botoksu w okolice kurzych łapek, a także absolutnie nie wypełniać doliny łez za pomocą kwasu hialuronowego. Osoby, które mają predyspozycję do obrzęku właśnie w tej okolicy, tudzież zaznaczają się im początkowe malarbaksy, jeszcze gorzej będą wyglądały po podaniu kwasu hialuronowego, dlatego że kwas hialuronowy przyciąga bardzo dużo wody, więc momentalnie ta okolica będzie bardzo mocno obrzęknięta. I kwas hialuronowy jest tutaj absolutnie przeciwwskazany w tej okolicy. Jeżeli nie wyeliminujemy czynników sprawczych, które nasilają nam powstawanie malarbaksów, te, o których wspomniałam wcześniej, nie osiągniemy nigdy prawidłowych rezultatów, czy będziemy działać jedynie medycyną estetyczną, czy zabiegiem operacyjnym.